Trwają inwestycje w powiatowych placówkach oświatowych, m.in. wymiana instalacji centralnego ogrzewania w powiatowym zespole nr 4 w Oświęcimiu. PZ nr 4, powiatowy ekonomik. Wymieniamy tam całą sieć centralnego ogrzewania, ale wcześniej oczywiście była elewacja, było zaplecze sportowe, infrastruktura sportowa na zewnątrz, także bardzo się cieszymy, że kolejna szkoła na kwotę prawie 460 tysięcy będzie miała nowy system grzewczy. Szykujemy się do ostrej zimy, mam nadzieję, że takowej nie będzie, ale wymieniliśmy całe CO, ale to nie jest jedyna inwestycja, która będzie się toczyła albo toczy się już w tej chwili. Zamierzamy jeszcze w wakacje zmienić oblicze Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego. Tam będzie potężna inwestycja na ponad 1200 metrów kwadratowych za niebagatelną kwotę 2 700 tysięcy oraz w powiatowym zespole numer 2 popularnym chemiku będziemy doposażać pokoje w łazienki, także w każdy pokój już w naszym internacie będzie miał ten węzeł sanitarny z łazienkami i z ubikacjami, także to są kolejne miliony oraz oczywiście długo już planowana i już wspominana inwestycja kompletnej przebudowy całego placu przed głównym wejściem powiatowej dwójki. Zmieni oblicze ten obszar, będzie więcej miejsc parkingowych. No i będzie zupełnie inaczej. Także bardzo się cieszymy, że z dniem 1 września i nie tylko nasze szkoły będą miały nowe oblicze i uczniowie będą się uczyć w lepszych warunkach.